Odzyskałem konto, w końcu! Przy lekkiej pomocy supportu i przypomnienie sobie hasła do dawnego maila, którego założyłem 2 lata temu, udało się. Mamy 4000 robuxów z powrotem, które wydam na dzisiejszy, nie no, nie wiem czy na dzisiejszy. I tak to wydam na odcinki, więc się nie martwcie. Ale przynajmniej odzyskaliśmy, udało się moje konto, już się bałem, że go nigdy nie zobaczę, ale się udało. Więc zostaw łapkę w górę za to, że support pomógł, łapka w górę dla Robloxa. No i zasubskrybuj z dzwonkiem, jeżeli jeszcze tego nie robisz, bo to jest bardzo ważne. 1% mnie... Przechodźmy do wyzwania. Pierwsze wyzwanie daliście mi, żebym zagrał w najsmutniejsze podróbki Piggy. To wygląda na smutną podróbkę Piggy. Nie, a tak serio, to za chwilę zagramy, bo wygląda dość ciekawie ten wujek Rada. Tu kolejno mamy bardzo wyglądającą smutną Piggy. Nie wiem, czy tak wygląda, co to jest w ogóle, ale smutne. To też wygląda smutno, więc też pogramy. Tutaj już jest smutne i to też, więc poprosi... O nie... To jest smutne. No ale nieważne. O, to jest na przykład smutne. Więc pogramy w to. Okej, a więc jesteśmy już w grze i tu jest Game Pass, więc go kupię. 400 robuxów, ile to gościu na tym... Dobra, kto tu idzie? O, chodź tu, wracaj tu, halo. Wracaj. Muszę prze... Ta broń nie działa. To jest scam. A, dobra, chociaż fidget spinner może będzie... Dobra, kupię to, ale tylko żeby... O tak, fidget spinner. Dobra, to co tu się robi? Nie, nie chciałem zjeżdżać. Co jest? Przecież to, w sumie to nie miała być podróbka Piggy, ale wbiłem tu, żeby sprawdzić. Co to jest? Łop i łop. I na głowie. A, jedziesz tam? Dajesz radę? Halo! Co to jest w ogóle za gra? Czemu ja to wybrałem? Co to jest? Czy ja to trafię? Dobra, trafię. Jak to trafię, to idę na kole... Odno... Wow, tu jest coś dalej. Okej, skądś pamiętam tą grę, bo co to jest w ogóle? Ja chyba grałem w tą grę raz, ale to jest jakieś zwykłe hobby i tu jest po prostu taka scenka. Lol, mogę tu wejść nawet. Nie zabezpieczyli tego. O ja, mogę scheatować te hobby. Ale super, smutna gra Piggy. Co to jest z George'em? Nie wiem w ogóle. Goście co clickbaita zrobili. Powinna się nazywać Fire Road Simulator, ale dobra, lecimy. Hop. A no i spoko. Kolejna gra to jest Group Bunny, już to graliśmy chyba 3 razy. Bardzo smutna gra, jak widzicie, jest tutaj Bunny, to koniec jest jej i w ogóle nie da się skoczyć też na grup. To bardzo dobrze, że w końcu zabezpieczyli, bo się dał chodzić po tym grobie. Nie no, ogólnie to te wyzwania są fajne, ale bez przesady, nie dawajcie mi takiego czegoś, przecież to nie ma sensu. Co ty masz? Czemu ona tam... Co robi tu psychowa fanka? Nie no, nie robi tu nic, ale to nie ona. Co to tu robi? Co to jest tam? W ogóle tam jest Bunny w jakiejś kurcze skale. Chwila, wejdę tu. Co jest? Co to jest za gra? O co chodzi? Idziemy tam. Będzie można... Co jest? Tajemne drzwi jakieś. O, jesteśmy. Ja chcę pociągnąć tą dźwignię. Uwaga. Zobaczymy, co się stanie. O nie! Przyszła... Czemu ty nie masz ciuchów? Dobra. A. To wysadzi coś? Nie? A tu co jest? O! Chwila, co tu się dzieje w ogóle? Co to jest? To jest, dobra, lecimy dalej. Idziemy tutaj, zobaczę co tutaj będzie na tej podróbce. Ej, ta podróbka jednak jest rozbudowana. Czy tu może być jakaś historia, której nie ma jednak? Wyszliśmy z powrotem. Okej, więc jesteśmy na tej grze, co zapowiadałem. Najbardziej chorej grze o Piggy, ale boję się tam iść. Spróbujemy. Uwaga, idę i na razie nic nie ma, ale tu jest Coffin Morph. Ja się boję, co tu za chwilę będzie. Dobra, to jest jakiś house map, to nie, to tutaj nie. Jumpscare animation, ja nie wiem, co to jest. Dobra, tu mamy jakiś Bunny, w ogóle Bunny trzyma swoje dziecko. Co jest? Bunny plus 250 robuxów? Dobra, chyba spróbuję. Co jest? Kupiłem za 250 robuxów bycie Bunnym i jej dzieckiem z mlekiem. Ja nie wierzę, jestem najgłupszym człowiekiem na świecie. Dobra, jak tam pojechać? Nie, nie pojadę, bo nie da się. Czy wszystkie postacie osobno trzeba kupić za robuxy? Tak. Baby plus zombie. Co to jest? Czemu? Czemu aż tyle to kosztuje? Jaki to ma sens? I straciłem to w ogóle. Ja nie chcę być tym, bo to idzie godzina, ale kupiłem to za 250 robuxów. To tam w ogóle jakieś dziecko miner, nie wiem. A to też trzeba kupić? Pewnie tak. Co jest? Czemu to trzeba wszystko kupić? Sans w ogóle tam jest. Ogólnie sprawdzimy, ile ta gra zarobiła. Na przykład, nie wiem, z tego Game Passa, co nie? Morów z jakiejś Piggy. Sans. I uwaga, bierzemy sobie... A nie, nie mogę sprawdzić. Ale wydaje mi się, że sporo zarobili. Może nawet z 1 000 000 robuxów zarobili, bo to... O, bo tu się nie da nic zrobić po zakupowaniu. O nie, o nie. Czy można być tym? Czy to też jest za robuxy? Błagam, żeby było za darmo, bo mnie już nie stać. Zostałem... Chwila, tylko które wybrać? Które wybrać? Ja bym chciał być tym. Uuu, dobra, Mr. P trzyma... Nie. Nie, no nie. Czy tu też za robuxy? Nie, dobra, to przynajmniej... Co to jest? Jakiś minionek? Co to jest? Chwila, mogę to kupić? Nie, nie da się, dobrze, że tego chociaż się nie da kupić. Ja nie wierzę.
Dobra, to w ogóle jest ten Ronald McDonald, znaczy coś tam samochodzik, rodzik, nie wiem, tak no, przeczytałem to na tytule jakimś, ogórek, co jest. Dobra, wychodzę z tej gry, bo to jest tragedia, żeby za Robuxy wszystko sprzedawać. Jednak cofam to, co mówiłem, otrzymaliśmy to, co chcieliśmy za darmo. Tun 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 turun turun tun, jest, mamy to, wszyscy tańczą, udało się, ta gra jednak nie jest w pełni płatna, żeby zatańczyli dla ciebie, ale nie ma fajnych postaci, w sensie, co to jest, to jest Muppet, coś Muppet, coś takiego, a to są żołnierze, ja powinienem stać na tej trumnie, ale nie mogę stać, bo trzeba kupić chyba, z tego co wiem, więc bardzo fajnie, że chociaż coś było za darmo w tej grze. Zostałem wyzwany, żeby przebrać się za ten karton i zostać adoptowany w adopcji, ale ja się przebiorę za... chwila, nie mogę tym obracać. Za znak stopu, zaraz wam pokażę, jak to wygląda, bo się nie da sprawdzić, ale za chwilę wam pokażę. Tą piękną rodzinę, same po prostu idealne z rodziny królewskiej. To jedno dziecko próbuje zostać zaadoptowane do rodziny królewskiej. Możesz mnie zaadoptować, proszę. Uuu, dostałem jakieś zaproszenie. Tak, jestem. Widzicie, jednak rodzina królewska jest królewską, bo zaadoptowała biedne dziecko, a nie patrzy tylko na wygląd. Okej, napisała. Dziękuję. O ja, ale super. Będę mieć... Idziemy do domu. Dobra, zobaczymy, co się dalej stanie. Ukradł mnie, ukradł mnie. Ukradł mnie od rodziny. Co jest? Nie wyrzucaj mnie. Haj? Czemu ona go dodała do rodziny? Halo, ukradł mnie znowu. Pomocy. Ej, gdzie on idzie? Co się dzieje? Coś... Ona mnie... Zostawiła mnie, nie obchodzę jej. Nie uratuje mnie. Dobra, zobaczymy, co zrobi ten, co mnie ukradł w ogóle. Okej, idzie gdzieś. Idzie gdzieś, nie wiem. Idzie mnie zabrać do swojego biednego domu, gdzie będzie mnie, nie wiem, torturować. Co tu się dzieje? A, uciekam! Uciekam stąd, szybko! Nikt mnie nie widział, Idę stąd, do góry. Dobra, ja jestem teraz w swojej willi, nie potrzebuję rodziny już. Naprawdę, rodzina to jednak jest, nie wiem, na tej grze coś tragicznego, idę na balkon. A więc kolejne wyzwanie, które sam sobie wymyśliłem, to widzę, że tu gościu ma nick George, więc zadzwonimy do niego. Okej, tutaj jest ten George, wysyłam mu zaproszenie do znajomych. Nie, serio, to nie wiem, kto to jest kompletnie. Uwaga, dzwonię. Zobaczymy, czy odbierze. Halo? No, halo, halo? Czemu masz nick George? Fajnie, bo chciałem zadzwonić. A mogę cię wstać na odcinek? Jak chcesz. Okej, dobra, bo miałeś fajny nick, to do ciebie zadzwoniłem. Kurde. Jeszcze na arbuzach Fireout jest świnka Pepa. Serio? Mogę do niej zadzwonić? To twoja siostra? Tak, ale teraz śpi. Dobra. Dobra, to ja idę, to pa. To dalej sobie tam rób co tam, Piggy. Kolejne wyzwanie to całą rundę śledź Piggy. Zostało 9 sekund do startu, ale ma fajnego skina gość. Wbiłem, będzie ciężko ogólnie śledzić, chociaż mam ten znak stopu, będzie mi, nie wiem, może prościej niż innym. Dobra, ustawimy się tu. Dobra, tak będziemy stali, nie? To trzeba, jak trzeba śledzić, to trzeba bardzo dobrze, wiecie, jak ona się odwróci, to ja szybko robię tak i widzi znak stopu, tylko no, idealna taktyka, wiecie, to jest najlepsza taktyka. Okej, okay, Piggy została obudzona, więc idealnie, tylko gdzie Piggy się respi, to jest pytanie. Dobra, ustawmy się na razie tutaj, dobra, idzie tu. Nie zobaczy mnie, bo nie jest na tyle ogarnięta, żeby mnie zobaczyła, chyba, że to bot jest, i mnie zabije. To super, ona mnie nie może uderzyć w taki... Co jest? Co tu się... Ej, jestem niezniszczalny teraz. Co się odwaliło? Chwila, jak puszczę shifta? O ja cię kręcę. Co to jest? Jestem w ścianie, ja nie chciałem tego... O, dobra, jest, udało się. Nie chciałem się... Miałem się śledzić Piggy, nie robić glitche żadne. Więc lecimy sobie tędy. Czy tu jest jakiś Piggy? Nie ma Piggy. To sobie pójdziemy tutaj. O, jest tam. Dobra, trzeba ją śledzić. Nie wiem, w jaki sposób mam to robić teraz. Szczególnie na tym. On się tu zbugował, widzę. Dobra. Uwaga, tun. Chyba śledzić to chodzi po prostu widzieć ją przez całą grę, więc spróbujmy tak zrobić, żeby ona myślała, że ona tam się z jednym gościem zajmuje w ogóle. Dobra, uwaga, on zszedł i teraz idzie tu. Okej, ja sobie tutaj ustawiam. I co, ona ma lagi jakieś. Dobra, to będzie prościej po prostu ją jakby śledzić. Chwila. Nie no, czemu mnie akurat? Kolejne wyzwanie, zagraj z dubem. Nie wiedziałem, kogo wziąć, wziąłem osobę na telefonie, siostrę, więc zapraszam. Dobra, i kolejna gra z tak zwanym, nie wiem, wybrań cię jako nuba, jak się z tym czujesz, halo? O, super, nie macie znaleźć. A nie, jesteś, gdzie ty jesteś? Czemu masz premium? Halo? Piggy. Co Piggy? Ja jestem Piggy. O nie, gonisz jakieś ludzi. Zostaw ich, świnio. Piggy, chwila. Mam dla ciebie pomysł. Chcesz kluczyk? No, chcę. No to jestem za tobą. Gdzie? Czekaj, nie ruszę się. Nie, team. Dobra, spokojnie, co tu jest napisane? Nie otwierać, potwór jest w środku.
Dobra, to możesz mnie przeprowadzić, żeby ten potwór mnie nie zabił? Tak wiesz, taką dróżkę zrobić, please, please. Możesz? On chyba chce mnie zabić. Serio mówię. Dobra, i teraz musisz go odepchnąć ode mnie. Uwaga, gotowa? Tak, gotowa. Pójdź do niego. Dobra, dobra, idę, idę. Dobrze, dobrze, i zniszczony. Jak ty to? Dobra, teraz się wyciszyłem i mam plan, żeby zdobyć pistolet i ją postrzelić tak dla beki, po prostu wiecie, że taki troli. Tutaj jest gościu, który widać, że utknął pod torami. Ja nie wierzę, co typek. Ty. Chwila, chowam. Halo, jesteś? No, jestem. Wiesz, co mam w ręku? Nie ruszaj się! Nie no, żartowałem! Nie, to były żarty, to były zwykłe żarty. Tylko na 20 sekund cię sparaliżowało.